Na początek chciałbym kilka informacji przekazać tych, które spływają do Urzędu Miasta, dotyczą stanu zdrowia mojego zastępcy Rafała. Stan w dalszym ciągu jest poważny, ale no, są pewne symptomy, które dają nadzieję. W dalszym ciągu prosimy Państwa o to, abyście pamiętali w modlitwie, ale również w myślach o moim zastępcy, aby wracał szczęśliwie do zdrowia. Podkreślam jeszcze raz, że to jest proces bardzo długotrwały i złe rzeczy dzieją się w sekundach, a później dochodzenie do zdrowia i do pełnej sprawności czasami trwa latami, dlatego jeszcze może za wcześnie na to, aby ogłosić sukces, ale są pewne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku. I to jest ta wiadomość dotycząca Rafała. I w związku z tym, że te tragiczne wydarzenia miały miejsce 14 maja, a Urząd Miasta musi funkcjonować normalnie i ciągłość rządzenia musi być zachowana, z dniem 22 maja zostały dokonane zmiany dotyczące regulaminu organizacyjnego naszego urzędu. Zostało wprowadzone stanowisko i funkcja drugiego wiceprezydenta. Do tej pory funkcjonowaliśmy z Rafałem tylko w dwójkę, czyli był prezydent i jeden zastępca. Te zmiany organizacyjne się odbyły i chciałbym Państwa poinformować, że od dnia 1 czerwca bieżącego roku pani sekretarz Emilia Marek będzie miała powierzone obowiązki wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji drugiego zastępcy prezydenta miasta Sieradza. Prawo dopuszcza połączenie funkcji sekretarza i zastępcy prezydenta. Jest to czynność administracyjna, która usprawni nam funkcjonowanie i też nie wyobrażam sobie sytuacji, jak sami widzimy, życie pisze nam różne scenariusze, nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, że kiedyś mogłaby się zdarzyć sytuacja taka, że w Sieradzu nie ma osób, które mogłyby podejmować decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego miasta. To była trudna decyzja, myślę, że przede wszystkim dla pani sekretarz, dlatego że to jest zakres dodatkowych obowiązków. Już jesteśmy obłożeni ogromną ilością pracy, ale z szacunku do naszego kolegi Rafała, licząc na to, że jak najszybciej wróci do zdrowia, nie chcemy tutaj wprowadzać dodatkowych osób. Długa dyskusja i doszliśmy do wniosku, że postaramy się poradzić sobie w tym bardzo trudnym okresie dla nas, bo wybory i w jesienią tego roku parlamentarne, ale również i później wybory samorządowe, ale to będzie dla nas najlepsze rozwiązanie i okazanie szacunku i naszej ufności, że Rafał jak najszybciej, szacunku do Rafała i ufności w to, że Rafał jak najszybciej do nas wróci, tak aby mógł dalej swoje obowiązki sprawować. Od 1 czerwca wiceprezydent miasta Sieradza, pani Emilia Marek. W funkcji również sekretarza. Sekretarza, tak. Tak jak już pan prezydent powiedział, to jest dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Dlatego też postanowiliśmy, że rozdzielimy kompetencje, które dotychczasowo miał pan zastępca prezydenta, pan Rafał Matysiak, między siebie. Z tego miejsca bardzo proszę o wyrozumiałość i pozwolicie państwo, że podziękuję również urzędnikom za tę solidarność i jedność w tym trudnym dla nas czasie. Oczywiście jesteśmy myślami z rodziną pana prezydenta Matysiaka, będziemy ich wspierać, a samemu prezydentowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i czekamy na niego tutaj w urzędzie.